spotkanie. Witajcie serdecznie w ten jakże ciepły dzionek. Przywitam Was jeszcze słowem. Jak się macie, czy już na wakacjach, na urlopach, czy przed, czy po. Ja się wybieram w sierpniu, także jak ktoś by chciał jeszcze coś skonsultować, to zapraszam. Jak najbardziej w lipcu, a później 2 tygodnie w sierpniu też sobie pozwalam. Kochani, dzisiaj o perfekcjonizmie życiowym. Czy życiowy perfekcjonizm zabija duszę? Przez cały ten film będziemy szli sobie z takim pytaniem na ustach. Czy życiowy perfekcjonizm może zabijać w nas duszę? Dobra? Będę wracała tak po jakiejś porcji materiału, będę wracała do tego pytania. Żeby nie za bardzo pójść w tę stronę, jak ten perfekcjonizm zmieniać, czy on jest dobry, czy on jest niedobry, czy z tym życiowym perfekcjonizmem dobrze się chodzi po życiu, czy można też uznać za dar pewnego rodzaju, pewne natężenie perfekcjonizmu, czy raczej to będzie coś, czego chcielibyśmy się pozbyć, co nam nie służy, co ewidentnie duszę zabija. A może w czymś jednak będzie nas porządkował? Spróbuję tu kilka przykładów, kochani, rozważyć. Czyli tak, czym jest perfekcjonizm? Perfekcjonizm tak na taki pierwszy rzut oka i ucha może nam się kojarzyć, że to jest takie idealne wykonanie czegoś, idealne zrobienie czegoś. Ja się tak nad tym zastanawiałam, że idealne dla mnie to może nie być wcale idealne dla Ciebie. Weźmy na przykład wygląd zewnętrzny. Jeśli ja bym uznała, że dzisiaj wyglądam według swoich kryteriów, gdybym miała perfekcjonizm idealnie, oczywiście, że miałabym się tam do czego przyczepić, ale załóżmy, że wyszykowałam się idealnie na jakieś wesele, imieniny, jakaś wizyta, powiedzmy, zawodowa, mam poczucie wyglądu idealnego. Ale ktoś z zewnątrz patrząc, mając inną percepcję, inne doświadczenia, wcale nie musiałby uznać, że jest to idealne. I tak się właśnie zastanawiałam, że każdy, kto ma do czynienia ze swoim perfekcjonizmem, w zależności w jakim obszarze życia, to i tak to są jego osobiste, narzucone standardy. Zauważcie, kochani, że oczywiście zapraszam do pytań, do komentarzy, ja tu będę sobie głośno myślała, zauważcie, że tak, pewna porcja perfekcjonizmu jest dobra, ale jak wszystko, mam nadzieję, że dojdziemy do takiego wniosku pod koniec, jak wszystko, co nie mieści się w drodze środka, to na dłuższą perspektywę, na dłuższą metę jest to dla nas destrukcyjne, chociaż wyobraźcie sobie, że na przykład taki muzyk, który wszystkie nutki czuje w komórkach, dajmy na to, że to jest taki geniusz, który się już z tym urodził, wręcz jego droga duszy jest po prostu zaprogramowana tam gdzieś wcześniej, zaprojektowana, i on się zajmuje perfekcyjnie tym swoim zawodem. Perfekcyjnie. Natomiast, czy to jest złe? Ja myślę, że i tak w jakiś sposób to kładzie cień na inne obszary życia. Na przykład na życie rodzinne. I znamy na pewno dużo takich przykładów, w których moglibyśmy powiedzieć, że i co z tego, że jest świetnym sportowcem, muzykiem, lekarzem, naukowcem i tak dalej. Ale już żona od niego odeszła, z dziećmi kontaktu nie ma, czuje, nie ma przyjaciół, czuje pewnego rodzaju osamotnienie, chociaż w tym swoim talencie, w tym swoim geniuszu jest tam perfekcyjny. Kochani, ja mam świadomość, że większość ludzi ogląda te live'y, te wykłady później, kiedy ma na to czas i ochotę. Natomiast bardzo serdecznie zapraszam do takich bieżących konwersacji, bo będę mogła na przykład odpowiedzieć na bieżące pytania. Najbardziej interesują mnie, kochani, pytania. Komentarze też oczywiście niech sobie będą, natomiast pytania zaciekawiają, pytania zawsze prowokują i też inspirują do nowych rozkminek. Także na początek, kochani, czy perfekcjonizm zabija duszę? Jak myślisz? Czy i w jakich obszarach u Ciebie się przejawia perfekcjonizm? Więc samo to, kochani, posiadanie perfekcjonizmu w jakimś obszarze życia, zauważcie, że ono będzie inne dla danej osoby. Ja też tak sobie sprawdzałam swoje dziedziny życia i gdzie przejawia mi się perfekcjonizm, a gdzie by mi się perfekcjonizm co nieco przydał, żeby pewne obszary dość chaotyczne uporządkować. Więc tak, ja traktuję perfekcjonizm jako swoisty mechanizm obronny
zauważcie, kochani, jest swoisty mechanizm obronny na pewnego rodzaju taką wewnętrzną pionizację samego siebie po to, żeby się ustrzec pewnych uczuć wstydu, lęku, poczucia winy, poczucia bycia niedość, czyli taki zjazd, żeby zapobiec tej wewnętrznej depresji, która oczywiście jest związana z naszymi zranieniami, to perfekcjonizm, tylko że jest to taka, gdyby można powiedzieć, perfekcjonizm jest to taki jakby zespół mechanizmów obronnych. Taki coś w rodzaju takiej kompensacji, że jak będę tak się bardzo pilnować w danym obszarze życia, w danych postawach, to uchronię się przed podpłynięciem tych uczuć, których tak nie lubiłam w dzieciństwie. Na przykład lęku, wstydu, poczucia winy i bycia takim w rdzeniu niedość, niekompetentnym, o niskiej wartości. Ok? Więc zauważajmy, jaki typ perfekcjonizmu ewentualnie miałby nas dotyczyć. I podam to może kilka przykładów, żeby perfekcjonizm, bo tak na pierwszy rzut oka to się kojarzy, że to jest taki piękny wygląd, ładnie skrojony mundurek, wszystko w domu czyściutkie, czyli tak nie ma się do czego przyczepić, mucha nie siada. Natomiast perfekcjonizm, analizując tak od tej strony, że jest to pewnego rodzaju tryb obronny, to można przejawiać perfekcjonizm na przykład w swoim ciele i tutaj moglibyśmy przejść, jako przykład podać anorektyczki czy osoby, które mają zaburzenie widzenia swojego ciała, czyli obraz ich ciała jest ciągle nie taki jak realny, zawsze widzą go jako odpowiedni do skorygowania, że nigdy nie są zadowolone te osoby ze swojego ciała. Natomiast osoby anorektyczne, mając w sobie poczucie, głęboko się to, wszystkie zaburzenia odżywiania są głęboko skorelowane z ranami emocjonalnymi, na przykład anoreksja jest taką manifestacją rany odrzucenia, że jak jest i to jeszcze na linii z tą samą płcią, czyli na przykład córki z matką, ponieważ gdzieś tam to dziecko poczuło jakiś krzyżyk postawiony na autonomii dziecka, na przykład na tym, że dziewczynka urodziła się dziewczynką, a nie chłopcem, to czuje dziecko to wewnętrzne odrzucenie i wtedy to jest tak wielki ból i niemożność zmienienia tego zapisu, niemożność jak gdyby zmiany też i swojego rodzica, żeby ten rodzic myślał inaczej, chociaż podkreślam tutaj wyraźnie, że to jest subiektywne odczucie dziecka, nie zawsze to, że na przykład rodzic wymyślał sobie, że chce mieć chłopca, urodziła się dziewczynka, to nie znaczy, że ten rodzic się nigdy już z tą decyzją, z tym faktem nie pogodzi, ale podczas powiedzmy planowania, czy podczas pobytu dziecka w brzuszku, to dziecko i tak czuje emocje rodzica i to wsiąka w każdą komórkę dziecka, więc dziecko wtedy czuje, że jest odrzucane. Więc na przykład taka dziewczynka może przejawiać anoreksję, czy w takich latach, powiedzmy, w takich latach wczesnopodstawówkowych, a później jeszcze, gdy mamy to ostateczne ustalenie tożsamości, czyli w wieku adolescencji, to wtedy może bardziej, czy w jakichś kryzysach życiowych, to wtedy może bardziej wychodzić ta rana do wierzchu emocjonalna i na przykład anoreksja jest taką próbą złagodzenia tego chaosu wewnętrznego, tego bólu, że jeśli będę tak kontrolowała swoje ciało, to tak jakbym miała zdolność przepisania, wpływu na ten ból. Jeśli będę miała pod kontrolą swoje życie, ale w obszarze swojego ciała, na przykład tutaj do anorektyczek teraz, to, czy mogą być też mężczyźni, ale przeważnie to kobiety z anoreksją, że kontroluję w sobie mogę coś skontrolować. Ale na zewnątrz, czyli w swojej matce, w swoim ojcu, nie mam jak tego skontrolować. Więc żeby to uczucie nie podpływało, żeby nie było mi z tym trudno, to mam poczucie, że moje życie i tak ode mnie zależy, więc ja będę wyglądała, jak ja będę chciała. Ja będę jadła sobie jeden groszek, jeśli ja tak wybiorę. Aż do takiej mocnej fiksacji, że możemy się otrzeć o śmierć, albo rzeczywiście ta śmierć się niejako wykonała, ze względu na to, że w zależności jak jest mocna ta rana odrzucenia.
Rana odrzucenia, pamiętajmy, to jest taki stan emocjonalny w człowieku, gdzie dziecko czuje, że jesteś tu niemile widziany, mówiąc łagodniej. Oczekiwaliśmy czegoś innego, a ktoś inny przyszedł. Albo w ogóle nie oczekiwaliśmy, że ktoś przyjdzie, a ty się pojawiłeś, czy ty się pojawiłaś. Albo czepiamy się jakichś cech autonomicznych. Nie wiem, rodzaju skóry, że ktoś ma piegi, że ma rude włosy, że ma taką autonomię, taki ma charakterek i tak dalej. Gdzieś jakiś obszar człowieka nam nie pasuje, albo same jego istnienie. Tak jakby to dziecko nie miało prawo do, nie miałoby prawo do życia. Więc jako mechanizm obronny, perfekcjonizm jako mechanizm obronny, czyli jak będę perfekcyjna, to nie będę czuła tego uczucia odrzucenia. I to na przykład podaje tą anoreksję. Kolejnym przykładem, gdzie przejawia się taki życiowy perfekcjonizm, to może być takie bycie ciągle nie dość w tym, co się robi. I tutaj sobie wystosowałam takie dwa przykłady. Weźmy dziewczynę, która ma gdzieś jakąś, powiedzmy, może nie tyle kosę ze swoją matką, o ile jest pewnego rodzaju konkurencja polegająca na tym, że mama pewne rzeczy dewaluowała, w jakiś sposób skrzydełka podcinała, natomiast kierując na córkę własną projekcję, że czegoś nie osiągnęła, a widzi, że ta córka jest bardziej taka odważna, bardziej kreatywna, to znaczy też żyje w innych czasach i tak dalej, to wtedy jest konflikt na linii córka z matką, a raczej matka z córką, ze względu na to, że córka swoją postawą życiową, swoim działaniem odpamiętuje ból niezrealizowany swojej pasji, swoich zasobów. I ta córka, mając z tyłu głowy, że ta matka ma ciągle jakieś zażalenia, ma w sobie jako mechanizm obronny przybrany pewnego rodzaju perfekcjonizm, że jak już z czymś ma do ludzi wyjść, powiedzmy, niech będzie to jakaś manifestacja naszej pasji, to musi być perfekcyjne, ponieważ konkurując jakoś tak podświadomie ze swoim rodzicielem, w tym przykładzie z matką, to ja nie mogę pokazać niczego innego, co by miało być niedoskonałe. I tu na przykład jawi mi się przykład takiej koleżanki, która miała przepiękny pomysł na swój biznes, przepiękny, natomiast całe lata go szlifowała i ciągle była w tak zwanej poczekalni, gdzieś tam zawsze szykująca i się szykująca i nigdy nie wychodząca, czas mijał i wciąż było coś do korekty, ponieważ za tym stało przekonanie. To nie tak, że to, co robiła, nie miała w tym doświadczenia, bo też, ale to nie znaczy, że mamy nigdy z tym nie wyjść, bo przecież skąd się bierze doświadczenie? Kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Rozumiem, ja nawet się już nauczyłam mówić do pustych okienek, więc chociaż wolę, jak są odbiorcy, to jasne, dlatego że trochę jest inna interakcja. Natomiast też nagrywam takie filmiki, w którym mówię sama do siebie, a później są odbiorcy dopiero jak już mnie odtwarzają. Jednakże dla mnie jest łatwiejsza taka improwizowana jakaś tam wypowiedź, ze względu na to, że jak czuję żywego człowieka, to mnie to inspiruje, nakręca też w jakiś sposób. Natomiast gdy tak mówię sama do siebie, to troszkę ta uważność jest inna. Więc nawet jak jest kilku słuchaczy, to kochani, bardzo Was witam serdecznie. Oczywiście zapraszam do odsłuchania później, do przekazywania treści, które tu zamieszczam, do swoich znajomych, bliższych i dalszych. Niech też ludzie się inspirują, że można żyć w drodze środka. Właśnie najlepszą metodą na życiowy perfekcjonizm, bez znaczenia w jakim to jest obszarze życia, jest droga środka. Ale o tym powiem trochę pod koniec. Wracając, kochani, do tych przykładów. Więc ta koleżanka, ciągle mając tam z tyłu głowy, że jak ta matka na to spojrzy, z czym ona wychodzi, a matka była dość krytycznie nastawiona ze względu na własne projekcje, to chciała, żeby to było takie bez zastrzeżeń. I ten czas wychodzenia z czymś do ludzi, co już dawno, patrząc oczami, tak z boku patrząc, już było dawno dobre, a już należało z tym wyjść, ile można siedzieć w tej poczekalni. Ale jak się ma takie, kochani, przekonanie i taki lęk wewnętrzny, że ktoś tym krytycznym okiem oceni, a najbardziej krytyczne oko, ucho i palec, to jest właśnie naszego pierwszego oprawcy, czyli naszych trudnych dorosłych, naszych rodziców, bo ten głos z nami siedzi w tej głowie, on tam ciągle nam grozi i obserwuje nas, i nas obserwuje. Więc ten perfekcjonista w danym obszarze życia siedzi i wciąż siebie koryguje, bo ta matka w tym przykładzie ciągle tam gada i patrzy na ręce. Znacie takie uczucie? Stresowałam się na przykład na egzaminie, bo ktoś mi patrzył na ręce.
chodził ten profesor i tak się przyglądał i patrzył mi na ręce. Coś tam robiłam, leciało mi z rąk, bo stres powodował, że ktoś mi patrzy na ręce, jestem obserwowana, kontrolowana i to jest niefajne uczucie. Drugi przykład, tym razem mężczyzn na linii ojciec i syn. Mam taki przykład też takiego mojego znajomego, który miał takie wewnętrzne przekonanie, może postanowienie, że w pewnych aspektach życia nie chce być jak jego ojciec. Ojciec przejawia pewnego rodzaju dziecinność, niedokładność, jakieś takie, wiecie, infantylizacje, takie zachowania bardziej dziecięce niż dorosłe. Nigdy praca do końca dobrze nie zrobiona, czyli taki powiedzmy życiowy chaos. Natomiast syn, napatrzywszy się na takiego ojca, obiecał sobie, że wszystko, co on będzie robił, czynił, tak w takiej części męskiej, powiedzmy w sprawach technicznych, to będzie doskonałe, to będzie perfekcyjne, żeby było po prostu inne niż to, co robił ojciec. Jak ojciec był chaotyczny, to ja będę dokładny, mówi syn. Jak ojciec na przykład brał zlecenia jakieś tam zawodowe i nie dotrzymywał terminów, ja będę dotrzymywał terminy. Żeby uciec jak najdalej od tej jakości psychicznej prezentowanej przez ojca. Tu sobie ego postanawia. Zauważcie, kochani, to nawet nie chodzi o to, ja to podkreślałam na początku live'a, że każdy z nas, jak sobie wytworzy taki życiowy perfekcjonizm, to on będzie zupełnie o czymś innym. Bo zobaczcie, w każdym z tych przykładów to będzie na bazie tej osobista historia. Więc jeśli ten syn naprzyglądał się na ojca niedotrzymującego terminów, co oczywiście, że rodziło pewnego rodzaju oskarżenia tych zleceniodawców, że były nieprzyjemności, że były wizyty w domu i tak dalej, i syn sobie postanowił, że tak nie chce. I jak może później ten perfekcjonizm męczyć tego syna w jego życiu zawodowym? Że zobaczcie, właśnie paradoks perfekcjonizmu polega na tym, że im bardziej chcesz być doskonały, tym popełniasz więcej błędów. Bo ten syn, jak już jakiekolwiek rzeczy się brało takie zawodowe, to zawsze na tip-top, wszystko, wiecie, na ostrzu noża, w takim sensie precyzji, i wszystko miało być zawsze dotrzymane, i termin, i jakość pracy, i tak dalej. Ale jeśli ma się postanowienie i mechanizmem obronnym jest życiowy perfekcjonizm, to zawsze ta osoba może się sama do czegoś przyczepić, że jeszcze ta robota jest nie dość zrobiona. Na przykład jeszcze mam zastrzeżenia, jeszcze będę korygował i jeszcze przy takim świetle to wygląda tak, a przy świetle powiedzmy dziennym to wygląda jeszcze gorzej, więc jeszcze potrzebuję dzień, dwa, trzy, pięć. I co się robi? I zaczyna ta osoba, chcąc być perfekcyjna, czyli inna niż jego ojciec, zaczyna popełniać błędy polegające na tym, że miała robotę robić tydzień, a już siedzi tam miesiąc i wciąż koryguje. Czyli zaczyna się zachowywać dokładnie tak jak ojciec, który nie dotrzymywał terminu. Zauważajcie, kochani, na życiowych przykładach, jak perfekcjonizm jest jednocześnie takim stanem ambiwalencji, że uchrania nas, ma za zadanie nas uchronić przed tym nieznośnym uczuciem bycia w czymś nieakceptowalnym, bycia nie dość, gdzieś smutnym, niedoskonałym, jakaś próba zaspokojenia wymagań rodzica, to i tak używając nadto tego perfekcjonizmu lądujemy w jeszcze większych życiowych krzakach niż te, od których poprzez używanie perfekcjonizmu zaczęliśmy. Czyli powiedzmy, ta nasza rana życiowa była dla nas tak trudna, że używając perfekcjonizmu odeszliśmy tak skrajnie, że po prostu jesteśmy w innych życiowych krzakach, ale wciąż jesteśmy w życiowych krzakach. Na tym, kochani, polega piękno praw naturalnych wszechświata, że jakbyś chciał w jakikolwiek sposób odkleić się od rzeczywistości, przechytrzyć prawa nadrzędne, typu, nie wiem, prawo dualności, czy prawo rytmu, czy prawo mentalizmu, czy prawo grawitacji, to i tak nigdzie przed tym nie uciekniesz, bo jak uciekasz od wschodu, biegnąc na zachód, to i tak się zbliżysz finalnie do wschodu. Tak jakbyście latali po równiku. I to jest piękne, a jednocześnie jak tego nie wiemy, nie mamy takiej wiedzy, nie zauważamy tego, albo jesteśmy ignorantami, to zauważcie po swoich różnych życiowych postawach, w swoich postanowieniach, w swoich doświadczeniach, że najtrudniej jest właśnie człowiekowi usadowić się i utrzymać drogę środka. Zauważcie, jakie to jest trudne, bo umysł ego to już ma to do siebie, że on lubi te skrajności. Dlaczego? Dlatego, że patrzcie, jak za tym mechanizmem kata i ofiary. Jak jestem w takim skrajnym biegunie, to coś znaczy, bo to jest jakiś spektakular.
jest tym katem, jak już być kimś, jakbyś być jakimś oprawcą, to nie takim z papieru, ze swojej roboty, tylko już przynajmniej jakieś seryjne morderstwa. Jak być już ofiarą, to już taką ofiarą, że już większej nie znajdziemy. To już ma być taka ofiara, gdzie samemu Bogu zagra na nosie i powie, nie ma takiej opcji, żebym coś wykreował. Ja mam najgorsze życie, nic mi się w życiu nie udaje, świat cały się na mnie uwziął i wszystkie wiatry, które wieją, są zawsze mi w dupę. Więc zobaczcie, i za tym stałaby już pycha. Więc perfekcjonizm też jest taką próbą obrony przed czymś niedobrym. Chodzi o uczucia. Ucieczkę od uczuć i może nas tym właśnie prawem, chociażby jak w tym mechanizmie na kole psychicznym, które zawieszam, kata i ofiary. Zauważcie. Kochani, idziemy dalej. Czytałam sobie kilka takich badań naukowych odnośnie zaburzeń psychicznych. Wśród zaburzeń psychicznych, na przykład jak tu mam taką grubą książkę diagnozy klinicznej DSM-5, gdzie to jest tutaj kamerka, o DSM-5. Zobaczcie, na taką grubą książkę, jak tutaj mamy prawie 1100 stron, to zaburzenia osobowości stanowią tylko kilka stron. Kilka stron. Wszystkie inne to są zaburzenia psychiczne i różne zaburzenia, na przykład wywołane substancją, jakimś stanem medycznym, czy jakimś wypadkiem i tak dalej. Tych zaburzeń może być bardzo, bardzo dużo. Natomiast w ogóle w obszarze zaburzeń psychicznych u człowieka występuje często perfekcjonizm. I to mnie bardzo zainspirowało, czytając te badania, ze względu na to, tak sobie pomyślałam, ale dlaczego w wielu zaburzeniach psychicznych, nie musi być to zaburzenie osobowości, na przykład może być zaburzenie nastroju, że występuje perfekcjonizm. Dlaczego tak? Kochani, zauważcie, dlaczego tak? Wiedząc, że perfekcjonizm jest taką drogą, może nie drogą środka, a taką wąskim tunelem, który jest taki ściśle określony, to tak sobie myślę, że jeśli ktoś by miał zaburzenie pewnego rodzaju, to on wskakując decyzją swojej psychiki w ten tunel, byłby jak gdyby możliwie najlepiej wykalibrowany, taki wynormowany. Weźcie na przykład osobę, która miałaby z domu rodzinnego poczucie niekompetencji, że tak traktowano, powiedzmy, dziewczynę, że miała ciągle poczucie, że jest niekompetentna, to ten perfekcjonizm będzie taką deską ratunku, że powiedzmy w danym obszarze życia, na przykład w życiu zawodowym, będzie chciała być na maksa ta osoba kompetentna. Na maksa. Dlaczego? Bo zobaczcie, za mechanizmem kompensacji takiego wewnętrznego, psychicznego dźwigania się z dołu, czyli z depresyjnego kanału, tam gdzie mamy właśnie te niskie wibracje typu wstyd, poczucie winy, smutek, strata, bycie niedość. Wiecie, ten wibracyjny przedsionek piekła. To mechanizmy kompensacyjne, na przykład dla mnie w perfekcjonizmie jest dużo mechanizmu kompensacji, bo to jest takie to katapultowanie się, takie wybijanie się na siłę z tego dołka i ta osoba w tym przykładzie, która by miała, oczywiście za tym będą stały uczucia nieprzyjemne. To jest bardzo nieprzyjemne, jeśli ktoś nam daje ciągle do zrozumienia, od dziecka oczywiście, bo w dorosłości to co innego, że jesteśmy nie dość kompetentni, czyli się do niczego nie nadajesz. No do niczego ty, to się do niczego, nic z siebie nie będzie. To zauważcie, jak ego sobie zarzuci mechanizm perfekcjonizmu poprzez kompensację, to na przykład w danej obszarze życia, powiedzmy w życiu zawodowym, ta osoba po prostu będzie perfekcyjna, w jednym palcu będzie na przykład jedną branżę miała. A weźmy, niech to będzie branża, już mówiłam wtedy przykład muzyka, to niech to teraz będzie, powiedzmy, branża informatyczna, to raczej nie, bo to są pewnego rodzaju zakręceni techniczni artyści, to tutaj może przykład niedobry, ale powiedzmy jakiegoś technika, elektronika, jakiś elektronik, może elektryk, coś w takich sprawach typowo technicznych. Że tam będzie miał po prostu wszystko perfekcyjnie wyliczone, wzory, będzie zawsze się logicznie bronił, więc tego typu. Więc jakokolwiek będzie zarzut pod kątem, że jest ta osoba niekompetentna, już bez znaczenia jaka płeć, kochani, perfekcjonizm dotyczy obu płci, to będę się bronić logiką. I ta osoba będzie się bronić logiką. Ciężko jest podważyć logikę, kiedy jesteśmy tak wytresowani, tak wyuczeni, tak wyszkoleni, tak doświadczeni, bo możemy żonglować rozwiązaniami bez końca. Natomiast czemu by to miało służyć? Oczywiście, że fajnie jest być kompetentnym,
lepiej, jak mamy specjalistów kompetentnych, gdziekolwiek się udamy, w jakąkolwiek usługę czy towar, niż jak mamy jakiś partaczy, prawda? Natomiast mówimy się o perfekcjonizmie, że perfekcjonizm jest taką tarczą obronną, że nic na mnie nie masz, nie udowodnisz mi żadnej niekompetencji. Kochani, czujecie klimat, nie? Nie udowodnisz mi żadnej niekompetencji. Podczas gdy na przykład inne obszary życia ta osoba będzie przyznawała, że tam jest niekompetentna, bo w ślad za tym przekonaniem będzie miała takie poczucie, no przecież nie może we wszystkich znaczących obszarach życia, jest ich przynajmniej pięć, to nie może być perfekcyjna, bo życia by zabrakło. Ale choć w tej jednej, w życiu zawodowym, mamy wiele takich przykładów, na przykład lekarz, czy jakiś, a powiedzmy naukowiec, czy chociażby ten elektronik, czy jakiś budowlaniec, tylko tak trochę wiecie, wyższego szczebla, że jest po prostu precyzyjny w tym, aż perfekcyjny. Jako tarcza obronna. Nic na mnie nie macie, bo ja wszystko tutaj wiem. Idziemy dalej. Więc występuje w wielu zaburzeniach psychicznych. Dla mnie to jest taka próba wyciągnięcia się z tego dołka emocjonalnego. Porozważam sobie jeszcze później po tym wykładzie, może na innych wykładach też przytoczę, jak perfekcjonizm przechodzi przez, jak się pojawia w zaburzeniach osobowości. Jak się perfekcjonizm przejawia w zaburzeniach osobowości, w których jest, w których nie ma, czy każdych zaburzeń osobowości, bo skoro tu nauka podaje, że we wszystkich zaburzeniach psychicznych u człowieka występuje perfekcjonizm, to bardzo mnie ciekawi to, do mojej pracy oczywiście, czy we wszystkich zaburzeniach osobowości też jest perfekcjonizm, a jeśli jest, to czym na przykład by się różniło u osoby z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym, a na przykład u osób z zaburzeniem narcystycznym, czy na przykład ekscentrycznym. Ale do tego jeszcze, kochani, wrócę później. Podam tu po raz drugi taki przykład filmu na obsesyjno-kompulsywne zaburzenie osobowości, gdzie rdzeniem właśnie jest perfekcjonizm, ale to już taki rasowy, tak jakbyś miał kręgosłup właśnie, kręgosłup, rdzeń kręgowy, to byłby twój życiowy perfekcjonizm. I przykładem takiej postaci jest rola pewnego gościa, którego znajdziecie na filmie Perfekcja. Ja już kiedyś to podawałam, ale dla tych, którzy tego nie słyszeli, Perfekcja na Netflixie znajdziecie. I tam łatwo można dostrzec, jak bardzo perfekcjonizm jest z jednej strony próbą ucieczki wewnętrznej od osobistego bólu z dzieciństwa, a z drugiej strony jaką destrukcję sieje na tego samego użytkownika, na bliskich i na jeszcze ludzi, którzy są na tej niwie zawodowej razem. Perfekcja na Netflixie, bardzo polecam. Trochę zajrzyjmy w głąb do umysłu osoby, która chodzi po życiu z życiowym perfekcjonizmem. Z życiowym perfekcjonizmem. W ślad za używaniem mechanizmów prymitywnych przez dziecko. Mamy podział mechanizmów obronnych w zależności od etapu rozwojowego i dobrze wiemy, że na przykład osoby narcystyczne to są te wewnętrzne, to są w środku dzieci, więc oni bronią się mechanizmami prymitywnymi, tymi, które natura dla dziecka wymyśliła, żeby dziecko przeżyło. Bo dziecko jest małe, zasoby ma jeszcze nierozwinięte, jest zależne i wielki świat dziecko po prostu może zeżreć, więc natura wymyśliła dla dziecka mechanizmy obronne. One się nazywają prymitywne ze względu na to, że dziecko jest jeszcze wtedy prymitywne w takim sensie, że jest infantylne, jest omnipotentne, jest egoistyczne, posługuje się światem fantazji. Wszystko po to, żeby przetrwało. Wszystko mu należne, jest roszczeniowe, tak jak właśnie osoby narcystyczne. Więc kochani, w tych mechanizmach obronnych, prymitywnych jest między innymi taki mechanizm, który się nazywa rozszczepienie. Mechanizm rozszczepienny, czyli takie dzielenie świata na połowę. Dobry albo zły, biały albo czarny, wszystko albo nic. Kocham cię albo cię nienawidzę, nie ma nic pośrodku. Znacie na pewno taki mechanizm, który stosują osoby nie tylko narcystyczne, chociaż wybitnie narcystyczne osoby stosują mechanizm rozszczepienny, czyli taki mechanizm, który nakazuje myśleć o obiekcie, chociażby o partnerze swoim, że jesteś albo idealny, albo jesteś do dupy. To jest mechanizm zero-jedynkowy, inaczej nazywając. Więc u osób z życiowym perfekcjonizmem też jest ten mechanizm czynny.
Honi, i teraz przechodząc do prozy życia takiej osoby, która ma mocny perfekcjonizm, mocno się broni perfekcjonizmem, i dajmy na to, że to będzie osoba, a powiedzmy teraz trochę przejdźmy w jakiś inny obszar, dajmy na to do jakiejś administracji. Jakiś obszar, wiecie, tak zwanych papierów, obszar administracji. Jak w każdych strukturach jest tam pani dyrektor, jakaś tam pani kierowniczka, pracownice podrzędne i tak dalej. I powiedzmy, że dany pion, to stanowisko piastuje pani dyrektor, powiedzmy, nie wiem, finanse publiczne. I tam będzie pani dyrektor, która będzie miała życiowy perfekcjonizm. I teraz wyobraźcie sobie, że te osoby takie w tym pionie podległe, według tych grzęd tam w kurniku, i ta pani wszystko opiniuje, wszystko od niej zależy, czy to przejdzie dalej. Czy to przejdzie dalej. Teraz sobie wyobraźcie, że tam siedzi na samej górze pani dyrektor, która ma perfekcjonizm, ale to taki czynny, że wszystko, co wpływa z tych dolnych szczebli, jest zawsze kwestionowane. Często kwestionowane. Rzadko co się może jak gdyby wyjść z tego pionu, z tego działu. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś robi rzetelnie robotę tam na tych niższych szczeblach, natomiast nie ma zdolności albo nie ma takiego wyczucia estetyki, albo po prostu dla niego to nie jest ważne, że na przykład formując jakieś pismo, czy jakiś raport rozliczający, powiedzmy, nie wiem, tygodniówki czy dzienniki, to będzie, nie wiem, jakiegoś przecinka brakowało, jakieś kropki albo czcionki, wielkości czcionki. Ta osoba będzie odrzucała tam na samej górze pani dyrektor perfekcyjna ze względu na to, że ona się wtedy źle czuje, jak widzi takie niedoskonałe pismo. I zobaczcie, nieraz mówimy przerost formy nad treścią. Czyli treść nie tyle jest ważna, chociaż powinna być najważniejsza treść, co estetyka, a nawet no, estetyka to jeszcze ładnie, perfekcjonizm, czyli ma być wszystko bez skazy. Wszystko bez skazy. I tu, kochani, nigdy nie chodzi o to, że czy to ktoś tam dalej zaakceptuje, jakie będą tego wyniki, tylko zawsze tu chodzi o wewnętrzne uczucia osoby, która ma nad tym akurat władzę. Bo zobaczcie, jedna osoba powie, ta czcionka mi nie przeszkadza, w ogóle nawet nie zwróci uwagę. Druga osoba powie, że no okej, fajna treść, ale jakoś tak może chaotycznie napisany, chociaż fajna wizja. Ja na przykład osobiście mam tak, że jak piszę jakiekolwiek teksty, to ze względu na moją wieloperspektywiczność bardzo lubię interpunkcję i poczucie struktury, żeby to uporządkować, bo się wtedy rozlewam w takie najróżniejsze perspektywy i sama mam takie poczucie wewnętrznego chaosu. Lubię to sobie uporządkować i wtedy na przykład kropki czy przecinki, czy jakieś tam spacje są dla mnie ważne. Ale jeśli bym na przykład miała robić sobie notatki do takiego live'a, na który szykuję sobie takie odnośniki, żebym miała tutaj dla oka, o czym chciałam powiedzieć, to na przykład przygotowałam sobie dzisiaj taki perfekcyjny, zobaczcie, to są moje perfekcyjne notatki. Jest jakaś tam przesyłka wcześniej była tutaj, o, i na tym sobie przygotowałam. I wybitnie, wybitnie uwielbiam robić notatki takie twórcze notatki na czymś, co mam pod ręką. Właśnie na jakimś kartonie, na jakimś opakowaniu po czymś, bo wtedy mogę nie skupiać się na tej jak gdyby formie, tylko na samej treści. Ale gdybym na przykład pisała kurs, a pisałam już nie jeden, czy bym pisała jakiegoś posta, czy jeszcze jakieś tam powiedzmy wypracowanie, to chciałabym mieć takie poczucie, że to stanowi taką jedną zgrabną całość. I wtedy tam jestem bardziej perfekcyjna, taka dokładniejsza, może tak, dokładniejsza. Natomiast do każdych wykładów, tak jak sobie patrzę, trochę w kalendarzu mam notatki, trochę w jakimś tam zeszycie, troszkę gdzieś jakąś kartkę miałam, jakąś fakturę to na drugiej stronie, bo wtedy nie jest dla mnie to ważne. Także, kochani, można też siebie poobserwować, żeby korygować siebie na bieżąco, żeby nie odbierać sobie życia na perfekcjonizm, chociaż za chwilkę pogadam o tym, że życiowy perfekcjonizm też można wykorzystać, można użyć mądrze do pewnych myków, chociażby zawodowych. Później, troszeczkę później o tym. Wracając, kochani, do tych mechanizmów prymitywnych. Więc perfekcjonista w środku swojego umysłu, mając takie wychowanie, takie rany emocjonalne, takie przekonanie, bardzo gorąco dzisiaj, to on sobie myśli, że jeżeli będzie wybierał tak kategorycznie,
że to jest idealne rozwiązanie, idealna decyzja, a to jest na pewno błędna decyzja. Tu nic dobrego z tej decyzji nie możemy wziąć. Czyli tak zero-jedynkowo. I to najgorsze jest to, że perfekcjonista, taki już wiecie, rasowy, już taki podchodzący pod poważniejsze zaburzenie, to jest to osoba, która musi mieć w środku wewnętrzne przekonanie takiego dzielenia, patrzenia i traktowania siebie poprzez ten mechanizm zero-jedynkowy. Czyli ja albo idealny, albo żaden. Ja albo tak doskonały jak Bóg, albo jestem totalnym śmieciem. Śmieciem nie w tym sensie, wiecie, takiego self-trashingu, że tam się upodlę i będę, nie wiem, szlajać się, tylko w takim sensie, że co bym nie zrobiła i jeśli ktoś się znajdzie lepszy ode mnie, to wtedy będę miała poczucie, że wszystko, co ja robię, to nie jest jakieś takie może trochę mniej lepsze albo inne, równie dobre, tylko jest totalnym zerem, czyli albo Bogiem być, czyli wiecie, idealne, najlepsze, wszystkie możliwe perspektywy, albo za tym mechanizmem rozszczepiennym, zero-jedynkowym, nic po środku, żadnych odcieni szarości. I tak osoba właśnie z perfekcjonizmem, perfekcjonizm też ma swoje nasilenie. Możemy mieć perfekcyjność odnośnie, powiedzmy, nie wiem, swojego ciała, a możemy mieć perfekcyjność odnośnie finansów, albo powiedzmy swojej, może pasji, jeśli jest prawdziwa, to trochę mniej, ale na pewno jest wiele osób, które przejawiają swój perfekcjonizm, czyli tak naprawdę mają tą iluzję kontroli nad chociaż kawałkiem życia, jakim jest ich własne mieszkanie czy dom. Byliście kiedyś w takim domu, gdzie jest wszystko perfekcyjne, że się nie ma do czego przyczepić? Oto przecież jest tak dużo różnych takich, powiedzmy, na święta w domach rodzinnych i jazd, że przyjeżdża rodzina, czy tam znajomi, przyjaciele, to nie mogą mnie zobaczyć z pewnego rodzaju uchybieniem. Musi być wszystko perfekcyjne. I wtedy robimy tak zwane zastaw się, a postaw się, nie? Czy na jakieś komunie, wesela i tak dalej. Żeby tylko widzieli, że u nas jest naj. To też może się fajnie przyjawiać, bo wtedy się będę lepiej czuła. Jak mnie zobaczą w takim wydaniu, to ja się będę lepiej czuła. Zawsze chodzi o te nasze uczucia, żeby nie dać się wciągnąć w ten dół, gdzie są te trudne emocje, typu właśnie poczucie winy, smutek, lęk, bycie nie dość, bycie słabym, bycie do wyrzucenia i tak dalej. Próbujemy tym działaniem właśnie się podnieść i uciec tymi czynami od tego uczucia. Więc mamy tutaj mechanizm rozszczepienny zero-jedynkowy i teraz sobie przełóżcie, kochani, na jakikolwiek zawód. Jeśli wyobraźcie sobie, że na przykład lekarz miałby taki mechanizm rozszczepienny. Lekarz. Wyobraźcie sobie, że lekarz ma takie, albo ten lek jest idealny, nie ma żadnych skutków ubocznych, co w przypadku leków, przynajmniej syntetycznych, to jest niemożliwe, to nigdy by żadnego leku nie przepisał, bo by miał takie poczucie, że zawsze czymś tego klienta skrzywdzi, tego pacjenta. Zobaczcie, jakie to może być utrudniające życie, bo właściwie uniemożliwiające wykonywanie tego zawodu. Kolejnym zawodem, który też mi jest, kochani, bliski, mam go na swoim koncie zawodowym, jest zawód dietetyka. Ja osobiście na linii swojej edukacji gdzieś tam skończyłam sobie psychodietetykę i pamiętam ten moment, że zadawałam sobie pytanie, jak dojść do takiego stanu bycia specjalistą, żebym się czuła tak dobrze, tak lekko i tak, żebym żonglowała. To się tak naprawdę nazywa odcinanie kuponów, zwłaszcza w korpo, że to jest takie już odcinanie kuponów, żebym się czuła tak, jak w starym zawodzie. W starym zawodzie byłam 27 lat. Oczywiście, że moja psychodietetyka narastała na technologii żywności, to było mi o wiele łatwiej. To była po prostu taka kanwa, jeśli chodzi o żywność. Natomiast pomyślałam tak sobie, jak doszła jeszcze fizjologia, patofizjologia, cały metabolizm, jeśli tylko człowiek tam zdążył wszystko zbadać i zmierzyć, no to pamiętam, to były najgrubsze książki, jeśli chodzi o metabolizm. I tak sobie pomyślałam, jak ja się nauczę metabolizmu, a wiecie, metabolizm to naraz się dzieją procesy, to nawet nie wiem, czy setki, czy tysiące, czy miliony, naraz. To jest tak, jakbyście z lotu ptaka patrzyli na takie wielopasmowe obwodnice, jakbyście na przykład na, nie wiem, na całej kuli ziemskiej widzieli naraz. Nigdy tego nie ogarniesz ludzką percepcją ani wiedzą, w którym kierunku co jedzie i co jak zatrzymać, albo co jak wzmocnić, żeby miało wpływ na to, co jest tam powiedzmy 1000 kilometrów dalej. Tak widziałam metabolizm. I tak sobie postanowiłam, nie mając jeszcze tej świadomości, że jak ja się nauczę metabolizmu, to ja będę wiedziała, jak pisać dobre diety.
Czyli to będą takie diety, kiedyś to się tak ładnie nazywały, diety celowane, że jeśli będę miała, czyli badania trzeba było robić każdemu klientowi, podstawowa gospodarka, już tam nie będę wchodziła teraz w specjalizację, ale jeśli będę widziała niejako tego klienta na dłoni i zobaczę, gdzie ma nadmiary, gdzie ma niedobory, to ja będę mogła pod ten żywy organizm fizjologiczny, żywy, nie jakieś tam szablony, nie jakieś tam programy do pisania diet, bo to jest wszystko za suche. Jak będę miała tego żywego klienta, to ja mu tak dosłownie snajpersko, tak tu przepiszę witaminkę A w jakimś tam powiedzmy marchewce i tak dalej. I wiecie co, jak ja zaczęłam w to brnąć i nie mogłam z tego po prostu wyleźć, bo cały metabolizm, cała biochemia, swoją drogą jest to fascynujące. Tak samo jak psychologia jest fascynująca, psychika człowieka, tak i biochemia, czyli życie biologiczne człowieka też jest fascynujące i też diabeł tam tkwi w szczegółach. Natomiast zauważyłam, że im dalej będę w to wchodzić, a finalnie, zobaczcie, finalnie kończyłaby się moja praca takim po prostu świstkiem, na którym będzie dietka. I tak sobie postanowiłam, mówię, kurczę, to ja muszę przeczesać lasy, góry, doliny i wąwozy, żeby komuś dać po prostu, wiecie, na świstku dietkę, on mi zapłaci 40 zł i po prostu wycofałam się z tego, popraktykowałam to parę lat, nie powiem. Ale to było po prostu, nie było tego przełożenia. Można popaść. Ja już się prawie lekarzem stawałam, a jednak produktem mojej sprzedaży było co? Dietka za jakieś, wiecie, kilka dyszek. No to jest sprawa sprzed lat, jeszcze były zupełnie inne ceny. Więc zauważyłam, że zaangażowanie, jakie lubię, i wiedza, i żeby to służyło w przełożeniu na zysk, na wymianę, wycofałam się z tego, po prostu poszłam dalej w psychoterapię. Czego w ogóle nie żałuję, ale zobaczcie, gdyby tak chcieć popaść w perfekcjonizm, ja byłam na tej drodze ze względu na to, że nie widziałam większej jak gdyby stosowności i większego jak gdyby sensu bycia dietetykiem, nie znając metabolizmu ludzkiego. Bo wiecie, łatwo sobie jest kupić program, tak przy okazji trochę się podzielę życiem zawodowym, kupić program, w którym są gotowe szablony i na przykład dieta powiedzmy 1500 kilokalorii, jakaś dieta redukcyjna, a tam dla osoby z insulinoopornością. Wiecie, kopiuj, wklej, zmieniasz tylko imię w szablonie i na przykład imię wstawiasz, o dajmy na to Jadwiga Mróz, lat 55, lecimy, kopiuj tego, wydrukuj i weź kasę. Dla mnie to było za słabe, za płytkie i takie przedmiotowe traktowanie człowieka. Natomiast wiecie, trochę w Polsce to też jest z tą dietetyką tak zrobione, że tak jest nieuregulowane, że tak, nie jest to jeszcze lekarz, nie jest już tu jakiś tam powiedzmy zwykły ktoś, kto prowadzi stołówkę, czyli tak zwane żywienie zbiorowe. Natomiast Polacy nie są, mimo że dużo osób się tym zajmuje, natomiast myślę, że więcej zarabiają jednak na konferencjach, na wykładach, na jakichś takich. Na takim doradztwie niż na samym prowadzeniu ludzi. Bo wiecie, same pisanie diet jest tak męczące, jeśli chcesz to zrobić w taki sposób. Ja nawet program własny stworzyłam do pisania diet, żeby swoją kuchnię, będąc technologiem żywności, swoją kuchnię, obliczając te wszystkie makra, przez ten mój program i to w taki sposób obsługiwać klienta. Więc ilość energii zaangażowania do zysku to w ogóle się nijak ze sobą nie spotykało i poszłam sobie dalej. Z jednej strony to się cieszę. Co, kochani, mamy jeszcze dalej? Jak się może perfekcjonizm przejawiać? Perfekcjonista nigdy nie będzie miał satysfakcji z tego, co zrobił. Zauważcie, kochani, to nie tylko perfekcjoniści. Jak ktoś będzie miał niskie poczucie własnej wartości i ciągle będzie miał taki nadmierny krytycyzm, to też będzie się do siebie przyczepiał. Dzisiaj bardziej mówimy o perfekcjonizmie. To też jest w umyśle perfekcjonisty, że nigdy jest z siebie niezadowolony ze względu na to, że tą wysoką poprzeczkę poprzez ten mechanizm kompensacji będzie miał tak wysoko, że jak on dojdzie do tej poprzeczki, to dla niego poczucie jest, że to jest normalka. Że to jest normalka, że to jest standard. To z czego on ma być zadowolony? Z czegoś, co jest przeciętne, coś normalne? Także wyobraźcie sobie, że też u perfekcjonistów życiowych, takich naprawdę ostrych, klinicznych, chociaż perfekcjonizm sam w sobie nie jest zaburzeniem, tylko to jest takie tło. To jest taki wewnętrzny pręgierz, który jest składnikiem różnych zaburzeń psychicznych. Taki wewnętrzny pręgierz. To wtedy osoba może po iluś tam latach bycia na takim wysokim piku wymogów wewnętrznych popadać w depresję. Bo zobaczcie, wszystko, co jest na takim wysokim piku, na przykład jakbyśmy imprezowali. Wyobraźcie sobie, że imprezujecie całe to lato. Cały lipiec i sierpień. To później musicie paść jak pet.
Bo za prawem rytmu, zobaczcie kochani, wszystko się sprowadza do tego, że my nie znamy albo mało wiemy, jak działa rzeczywistość, jak działa natura. Cała psychologia jest zawieszona w prawach naturalnych. Bo jeśli byśmy chcieli przestrzegać chociażby jednego z wielu praw nadrzędnych, już dalej nic nie ma więcej, tylko Bóg pociąga za te sznurki, to tam jest prawo rytmu. Prawo rytmu mówi właśnie o takiej cykliczności. Tik, 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 tik. Chociażby zobaczcie biorytm, dzień, noc, praca, odpoczynek. Jak będziemy gdziekolwiek za długo, czy na górze, czy na dole, to jest bardzo niedobrze, bo człowiek jest częścią natury. Więc jeśli jesteśmy w życiowym perfekcjonizmie, a jest to ten pik do góry, to nie mamy nigdy takiego mentalnego oczywiście etapu relaksacji. Tak jak układ nerwowy, czy mięśnie, wszystko pracuje, że mamy napięcie i luz, napięcie i luz. Napięcie i luz. Przy okazji zobaczcie, jak ktoś jest w tym życiowym perfekcjonizmie, czyli jest w ciągłym napięciu. Ja nazywam perfekcjonistów takich rasowych, mocnych, których już ten perfekcjonizm doprowadza do prawie szaleństwa. To nazywam, że to jest taka napięta struna. Wiecie, jak wygląda, tak na przykład gitarzysta podkręca strunę, akurat nie miałam struny, bo chciałam na ten wykład przywlec, ale nie mam tu żadnego takiego sprzętu, gdzie byłaby struna. To jest tak ta strona napięta, że gdy tylko ją dotkniesz i próbujesz jakikolwiek dźwięk, jakiś ruch wykonać, to ona, masz wrażenie, że ona za chwilę pęknie. I tak dosłownie we własnych ciałach czują się mocni rasowi perfekcjoniści, ponieważ ten wewnętrzny pręgierz jest taki mocny. Ja kiedyś mówiłam o poczuciu autonomii, o takiej prawdziwości siebie, o poczuciu bycia sobą, że perfekcjonista jest prawdziwy, tylko że on z całości swojej autonomii po prostu korzysta jakby z takiego promila, że tak jakby szedł bardzo ciasnym tunelem, a może iść dość szeroką drogą pod tytułem cała moja autonomia. Nawet, no nie wiem, nie mam cię takiego stosownego rekwizytu, ale powiedzmy rozpiętość moich rąk byłaby tą życiową drogą, po której jak idziesz, to masz zachowaną drogę środka. Myślę, że taka cała rozpiętość rąk od tego palca środkowego do kolejnej ręki do środkowego, to będzie ile? Ze 150 cm? Średnio rękawy mają 60, to ze 120, tutaj ze 140. Powiedzmy ze 160, ze 170. To co innego iść taką szerokością drogi? Ja tu teraz mówię tak metaforycznie odnośnie naszego luzu życiowego, że i tu mogę, i tu. To perfekcjonista idzie takim środeczkiem, powiedzmy 1 cm. Wyobraźcie sobie teraz, jak idziecie bardzo wąską drogą, jak idziecie sztywnym jakimś tunelem bardzo ciasnym, jak się czuje psychika, jak ma takie ograniczenie, a jak się czuje psychika, gdy mamy sporo życiowego luzu. Tylko że pamiętając o innym prawie nadrzędnym, jakim jest chociażby prawo dualności, jak mamy za dużo życiowego luzu, co jest na drugim biegunie? Życiowy ekshibicjonizm, czyli totalny chaos. To też jest niedobre. Najtrudniej, kochani, bo to jest poprzez ilość powtórzeń, poprzez duże doświadczenie, poprzez sprawdzanie, gdzie jest ten skrajny biegun. Dopiero my wtedy możemy poczuć, gdzie jest Twoja droga środka, bo każdy tą drogę środka będzie miał inną. Więc zobaczcie, nie można się urodzić z życiową drogą środka. Trzeba ileś tego życia przeżyć, na wielu rzeczach się sparzyć, dlatego zobaczcie, perfekcjonista, i przechodzę do kolejnego aspektu, jak ma pod kopułką perfekcjonista, że na przykład nie daje sobie prawa do błędu, czyli do tak zwanych życiowych doświadczeń. Cokolwiek przedsięwziąłem i na przykład nie wyszło, na przykład doświadczyłem, że tego nie chcę, że to jest jakieś nie moje, nie chcę tego więcej robić, to perfekcjonista nie powie, że zrobiłem to i więcej się już tak nie zrobi. Nie chcę tego, to jakoś mi tak nie pasuje. Tylko będzie się łajał wewnętrznie, karał, biczował na różne sposoby, może tak wprost po twarzy, a może będzie sobie wymyślał jakiś post przez miesiąc, albo sobie zrobi szlaban już nie wiem na co, po to tylko, żeby, czując w środku winę, żeby zafundować sobie najszybciej karę, która ma właśnie za zadanie anulować poczucie winy. Więc nawet życiowe doświadczenie będzie zawsze wpisywał w kategorię błędów. Czyli ja popełniający błędy to jestem ja, który nadaje się do spalenia na stosie. Zobaczcie, jakie to jest ważne, żeby życiowe doświadczenia... Oczywiście ja tutaj nie mam na myśli takiej rozwiązłości, że wszystkiego możemy nasprawdzać, pójść na zabijać ludzi i powiedzieć, aha, już teraz wiem, jakie to jest uczucie, jak się ludzi zabija. Poszedłem sprawdzić, przecież jaki to błąd, jakie to zło. Poszedłem doświadczyć, przecież trzeba doświadczać. Chodzi, kochani, o takie, wiecie, że jak się na przykład, nie wiem, zainwestuję w coś,
i widzimy, że to jakaś taka słabo zwrotna inwestycja, albo nie wiem, jakąś relację mamy, nawet i piątą, ale widzimy, że to nie rokuje, to nie traktować tego w kategorii błędu, za który, bo to jest ważne, można powiedzieć, popełniłem błąd, ale ważne, jak ty na siebie reagujesz, jak ten błąd, czyli to życie doświadczyłeś i jak ty się traktujesz za to. Czy mówisz, o kurde, taką mi to dało lekcję, że więcej tak nie zrobię, bo chcę żyć mądrze, nie chcę więcej cierpieć, więc wyrastam na tym doświadczeniu. Czy na przykład podnoszę krytykę, jeszcze bardziej się wewnętrznie tam pionizuję, jeszcze bardziej sobie dopiekam, jeszcze bardziej siebie nienawidzę, jeszcze bardziej będę się zawstydzał i tak dalej, bo perfekcjoniści też mogą robić takie różne sztuczki, jakie robiono wobec nich, jak byli mali, kiedy przykryli się właśnie, ochronili tym perfekcjonizmem. Więc może być takie obwinianie się poprzez krytykę wewnętrznego oczywiście, już poprzez uwewnętrzniony głos tego pierwszego oprawcy, że mogę mówić sama do siebie, wstydź się, albo czuj się winna, co ty najlepszego zrobiłaś. I to będzie taka chęć, jeśli tak by miała jakaś osoba, to będzie taka chęć ciągłego zadośćuczyniania innym, których dotyczyło to moje dzieło. I to jest, kochani, bardzo niedobre. To wewnętrzne poczucie winy, które chcemy zmazać, a które zmazać się nie da, ze względu na to, że im bardziej się tym zajmujemy, im bardziej nadajemy takie znaczenie, że byliśmy winni, tym bardziej rośnie jak gdyby niewykonalność zmazania tej winy. Zauważcie, bo to jest to nakręcanie tych głosów wewnętrznych i tego krytyka, a krytyk, jak to krytyk, on zawsze będzie krytyczny, więc nigdy krytyka nie zaspokoimy, poza tym, że po prostu przestaniemy to zasilać. Że wyjdziemy jak gdyby poza tę grę. Co tam mamy jeszcze dalej? Czekajcie. Dobra. Nigdy nie gotowy do pasji. To już opowiedziałam w pierwszym przykładzie. Zaniedbywanie. O! Na czym polega to, że jak osoba ma mocny perfekcjonizm, tak naprawdę popełnia najwięcej błędów? Bo zauważcie, mamy przynajmniej 5 obszarów życia, 5 obszarów znaczących dla człowieka. Może tutaj sobie wymienimy. Jest to obszar ja, czyli mój świat wewnętrzny, obszar relacyjności, czyli ja i świat zewnętrzny. Czyli już to są 2 obszary. Jak ja się dogaduję z zewnętrzem, jak postrzegam siebie. Nazywamy to dokładnie postrzeganie ja, postrzeganie rzeczywistości. Mamy cały obszar emocjonalności, świat emocjonalny. Mamy obszar życia zawodowego, i powiedzmy jeszcze obszar na przykład pasji. Na pewno dla wszystkich są ważne te obszary, gdzie realizujemy się zawodowo, gdzie tworzymy relacje, nasz świat wewnętrzny, jak postrzegamy rzeczywistość i tak dalej. Więc to dla wszystkich ludzi, kochani, tak samo jest ważne. Więc jeśli byśmy... Poczekajcie, żebym się tutaj nie zgubiła. Więc jeśli będziemy jednakowo skupiać się i nadawać ważność wszystkim tym obszarom znaczącym, to zobaczcie, jak to jest trudno. Bo jak na przykład chcemy mieć piękny dom i piękne relacje i my piękni i spełnimy się zawodowo i pasja kwitnie i z rodziną dobrze trzymamy, wszystko mamy jak w pudełeczku, to i tak to jest, kochani, niemożliwe do wykonania. Ja w tam którymś live chyba o tym, jak zostać być dorosłym, coś takiego, jak być dorosłym, namawiałam do takiego narzędzia pod tytułem ułóż swoją piramidę potrzeb i rób taką aktualizację, bo na przykład dzisiaj jak będzie dla Ciebie poczucie bezpieczeństwa ważniejsze niż na przykład pasja, no to wiadomo, że nie będziesz malował obrazów, gdy nie masz dachu nad głową, więc to też taką mieć trzeba własną tą piramidę potrzeb i wtedy będzie niejako wszystko zawarte, na czym nam w życiu zależy, czyli będą wzięte pod uwagę te znaczące obszary życia, ale nie może być tak, że wszystko jest dla nas jednakowo ważne, czyli jest na tej samej górze. Zobaczcie, czy jak na przykład postawimy na życie zawodowe, to na pewno rodzina ucierpi. Jak postawimy na życie rodzinne, to nie za bardzo kiedy mamy zajmować się zarabianiem pieniędzy albo uprawianiem pasji. Zawsze z czegoś trzeba zrezygnować, mniej lub bardziej, jeśli coś chcemy właśnie potraktować perfekcyjnie. I zobaczcie, tu na przykład przykład osoby, która ma wysokie stanowisko, powiedzmy jakiś tam dyrektor firmy, który wciąż jest zajęty piastowaniem tego urzędu, że wtedy i tak musi to jakiś cień położyć chociażby na życie rodzinne.
Nie ma takiej opcji. Wiecie, to się zaczyna sypać, bo człowiek potrzebuje do poczucia szczęścia zajmować się wieloma obszarami życia. Dobrze znamy ten konflikt pomiędzy byciem w pracy, a byciem w domu. Ciągle cię nie ma, bo ciągle jesteś w pracy, ale jak ktoś ciągle siedzi w domu, bo nie ma pracy, to później zaczynamy go wysyłać, że co tak siedzisz i zalegasz w domu jak wrzut na tyłku, idź do ludzi, idź do roboty, byle nie za długo. Zobaczcie, człowiek potrzebuje we wszystkim drogi środka, czyli na przykład 8 godzin jesteśmy w pracy, czy tam nawet niektórzy 10, ale też wracamy na niwę rodzinną. I tak dalej. Też nie można nasycić się tylko życiem zawodowym i życiem rodzinnym, gdy nie mamy pasji, bo też czujemy, że gorzkniejemy. Ale jak ktoś się też odda jedynie pasji, tak już popłynie z tą swoją weną, to na przykład nie ma żadnych relacji, bo jest wciąż w tym swoim świecie wewnętrznym i ciągle tylko wyraża, a zapomniał o całym świecie, więc też z jakichś innych potrzeb będzie nieszczęśliwy, że na przykład nie ma z kim się tą pasją podzielić. Kochani, i tak dalej, nie? Więc na tym polega to popełnianie błędów, bo jak oddasz większość swojej energii albo całą swoją życiową energię na jeden obszar życia, to we wszystkie inne leżą, więc i tak nie będziesz perfekcyjny, bo życia ci nie starczy. Musiałbyś mieć 7 żyć jak Rane Menes, żeby być perfekcyjnym, żeby się naraz wszystkim zajmować. Więc zobaczcie, droga środka to też jest taka lekcja pokory, można powiedzieć, dla nas ludzi, w której my się uczymy, że tak naprawdę wszystko jest ważne i nic nie jest ważne. A wszystko po to, tak sobie teraz myślę na bieżąco, a wszystko po to, żebyśmy się jednocześnie byli takimi mądrymi dzierżawcami tego, co żeśmy dostali od natury, od Boga, od Wszechświata, czyli ładnie się tym mądrze zajmowali, natomiast żebyśmy się też nie przyzwyczajali do tego, bo kiedyś to trzeba będzie puścić, przechodząc na drugą stronę. Więc kochani, zobaczcie, droga środka naprawdę bardzo, bardzo się opłaca, tylko jest to, umówmy się, nieatrakcyjne dla naszego ego, dla ludzkiego ego jest to nieatrakcyjne, bo nie ma skrajności. Ego lubi te skrajności, żeby była jakaś jazda, żeby było coś albo błyszczące, albo obrzydliwe. Zobaczcie, nawet jak tak się opowiada bardziej emocjonalnie, to od razu słuchacz się pionizuje i to mówimy, że emocje związuje ludzi, że jak nie ma emocji, nic się nie działo, to taka nuda i tak przygasamy. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy w środku pusto, to potrzebujemy więcej tej zewnętrznej jazdy. Czy to będzie na hejt, coś mocnego, czy to będzie na jakieś ckliwości, czy na jakieś wstręty. Grunt, żeby było spektakularne. A droga środka niejako może być taka nudna. Chociaż, kochani, jak ktoś już jest na tym etapie rozwoju osobistego, że już ma środek rozwinięty, staje się dorosły, ma rozwinięte zasoby, to ty nie potrzebujesz tej skrajności dlatego, że masz wciąż to zasilanie, takie te głaski, jak mówi socjologia, że masz na bieżąco, ale od środka, nie od świata zewnętrznego, tylko od świata wewnętrznego. Ale kochani, do tego etapu rozwoju trzeba dojść, pracując codziennie nad rozwojem swoich zasobów. I tak w kółko. Więcej potrzebujemy spektakularności i skrajności, jeśli mamy środek pusty. Ok? Dobra, ale to taka boczna uliczka. Co ja tu jeszcze sobie napisałam? Aż mnie tu korci, żeby podać przykład osoby perfekcyjnej, która ma pewnego rodzaju Boga wybranego, wymyślonego, zobrazowanego, zwizualizowanego Boga. Na czym to polega? Że jeśli na przykład ta osoba by sobie jakoś wymyśliła, przynależała do jakiegoś danego zgromadzenia, jakiejś religii, jakiejś ideologii albo jakiejś sekty, wcale mnie to nie obchodzi pod kątem oceny, tylko chodzi o to, że perfekcjoniści będą się wykłócać. Tak jak fanatycy religijni właśnie będą się wykłócać, bo zobaczcie, w obszarze duchowości, jak ktoś ma perfekcjonizm w obszarze duchowości, to dla mnie to już jest największa hipokryzja. Hipokryzja ze względu na to, że bycie czy istotą duchową to jest właśnie życie zgodnie z naturalnymi prawami Wszechświata. Więc naturalne prawa Wszechświata są takimi, powiem, bożymi regulatorami też ludzkiej psychiki. Bo zobaczcie, jak nie postępujemy wbrew naturalnym prawom Wszechświata, chociażby prawo dualności, które mówi, możesz być i dobry, i zły, grunt, żebyś oporu na to nie stawiał. Co uczynisz, to i tak za prawem karmy, czyli kolejne prawo przyczyny i skutku odpowiesz. Ale życiowy perfekcjonizm w obszarze duchowości
To jest tak, jakbym nie zgadzał się na 99% rzeczywistości, czyli zobaczcie, jaka pycha. Nie zgadzam się, ponieważ ja, mój perfekcjonizm, mój umysł wymyślił sobie takiego Boga, że wszystko inne dla mnie nie jest tym Bogiem, czyli nie mam na to zgody. Zobaczcie, jaka tu jest hipokryzja. Z jednej strony ma ten perfekcjonizm nas uchronić, że jak ja w takiego Boga wierzę, to on pomaga mi mieć poczucie, jak ja do niego przynależę, że ja nie jestem do spalenia na stosie, jestem godny, ja mogę tu być. Czyli ego sobie złapało wizerunek wymyślony przez siebie Boga i ten wizerunek służy mi jako pewnego rodzaju dupochron, dokładnie dupochron, na moją wewnętrzną małość, czyli na moje przekonanie. W mojej ocenie, kochani, nie ma nic gorszego jak duchowe ego, bo jak już ktoś Boga bierze, jakiegoś tam Boga w jakiś sposób wymyślonego i jak tarczę używa tego Boga i tak odbija argumentami jak w tenisie, to co, tak jak na przykład, no można przyczepić się tutaj, kochani, do kościoła, że poprzez winę i karę, poprzez te sznureczki winy i kary, to zauważcie, jak ludzie, no nie wszyscy, ale też bardzo dużo osób dało się wytresować, że ciągle my jesteśmy czegoś winni, ciągle się we wszystkich obszarach musimy naprawiać i ciągle nie jesteśmy dość. I tej niedzieli już byłeś ok, ale tydzień minął, znowu jesteś winny i znowu masz za co robić mea culpa. Wszystko musi być w drodze środka. Nie mówię o tym, żeby człowiek miał troszeczkę ociosane różki i żeby człowiek tak się do autorefleksji skłaniał. To jest co innego. To nas trzyma dalej od pychy i trzyma nas w drodze środka. Można też chodzić do kościoła i nie dać się wytresować poprzez winę i karę, tylko można traktować to jako miejsce, w którym będę głębiej myślał tak refleksyjnie nad swoim postępowaniem. I to jest piękne miejsce, gdzie można w taki sposób się udać, ale nie dać sobie zaszczepić tego przekonania, że jestem ciągle do jakiejś tam życiowej korekty. Jeśli to będzie życiowy perfekcjonista i wymyśli sobie tego Boga, wypisałam na przykład kilka przykładów, miałam do czynienia z wieloma osobami, które przyszły z takim obute, opancerzone, po prostu w takiej pelerynie z wymyślonego Boga. To są bardzo trudni klienci ze względu na to, kochani, że i tak to, co jest uszyte jako obrona, chociażby to był Bóg, to i tak to jest ochrona wewnętrznych trudnych uczuć. I jak to, zobaczcie, psychologicznie podejść do takiej osoby, problem leży w części biologicznej, w części zwierzęcej, natomiast jest taka omasta z części duchowej, takiej pseudoduchowej, nazywa się to duchowe ego. Jak się przebić, jak dyskutować z czyimś Bogiem? To są bardzo, kochani, trudne spotkania, bardzo trudne sesje i trochę inaczej się z tym pracuje. Natomiast mogą być używane argumenty z Biblii w taki sposób, że ja miałam też osobiste takie doświadczenie, gdzie jedna osoba ze mną pogrywała. Oczywiście był to ten narcyz ukryty, który mnie ciągle atakował jak nie jedną frazą z Biblii na dzień dzisiejszy. To drugą frazą, czyli na przykład, jeśli ktoś cię, nie wiem, uderzy w jeden policzek, nadstaw drugi, jeśli pasowało mu to, żebym nadstawiała policzek. Jeśli na przykład coś tam się go czepiałam w takim sensie, że coś podważałam, żądałam wyjaśnień, o czymś było nawet zwyczajnie rozmawiane. To na przykład wyciągał z Biblii takie, to sobie ponotowałam, bo już trochę pozapominałam te rzeczy. Widzisz drzazgę w oku bliźniego, a belki u siebie nie widzisz. Ja to trochę się z tego polewam, bo akurat takie do czynienia, jak miałam w tej osobie, która miała narcyzm ukryty, to jeszcze było bardziej karykaturalne. To była taka farsa, bo wiecie, tak jak demon przychodzi do przeciętnego człowieka i mówi: słuchaj, no widzę w tobie demona. No po prostu widzę w tobie demona. Demon ci mówi, że widzi w tobie demona. No i on robi wszystko, żeby po prostu siłą tej projekcji z siebie taką osobę uczynić. Więc takie argumentowanie poprzez adekwatne wyciąganie fraz z Biblii po to, żeby cię mieć w tych ryzach, żebyś cały czas wierzył w to, że jesteś do tej korekty. I na przykład co tam jeszcze? A, jeśli twój brat źle czyni, to idź go upomnij. Więc jak ty dzisiaj źle czynisz, ty moja ofiaro, gdybym tak chciała po swojemu przetłumaczyć, i nie słuchasz się mnie i mówisz, że to z tobą wszystko jest w porządku, a ja jestem do leczenia, widzisz, to ja z miłości do ciebie, bo tak w Biblii jest napisane, mówi fanatyczny narcyz ukryty, to ja teraz idę cię upomnę, ja idę dać nam mszę za ciebie, bo tam jest w Biblii napisane.
Zobaczcie, to są jedni z najtrudniejszych klientów, z najtrudniejszych przypadków, kiedy życiowy perfekcjonizm objawia się w sferze duchowej. To już jest najwyższy level. Co ja tu jeszcze, kochani, mam dalej? Zaraz będę kończyć. Perfekcjonizm jako ucieczka od uczuć. To już wspominałam kilka razy, jako ucieczka od uczuć. Jak będę perfekcyjna w czymś tam, w jakiś sposób zrobię, co nadałam, że to będzie perfekcyjne, a to już nie. Każdy ma inaczej, jeśli chodzi o perfekcjonizm. To wtedy nie będę daleko od tych moich uczuć właśnie wstydu, smutku, krytyki wewnętrznej, poczucia winy, a to wszystko się, kochani, kiedyś musiało w tym człowieku zadziać, w tym malutkim człowieczku, czyli w naszym dzieciństwie, kiedy ktoś nam właśnie w taki sposób bardzo wymagający, ale wymagający w taki sposób chory, aż musieliśmy, broniąc się, użyć perfekcjonizmu, czyli jak będę perfekcyjna, to tak jakbym spełniła te wymogi tego trudnego rodzica. Jakbym spełniła te wymogi tego trudnego rodzica. No i oczywiście to są trudni partnerzy. Osoby perfekcyjne są strasznie albo bardzo trudnymi, surowymi partnerami ze względu na to, że po prostu projektują ten swój wewnętrzny pręgierz na partnerów. Projektują. Czyli też wymagają tego samego, co wymagają od siebie. Przy tym jest pełno błędów, bo jak można od wszystkich wymagać wszystkiego tak perfekcyjnie, to wyobraźcie sobie, że teraz partner będzie, powiedzmy, miał perfekcjonizm i będzie od partnerki wymagał we wszystkich obszarach życia i oni będą większość czasu spędzali na tym, że tylko siebie kontrolują, korygują, a wszystko inne i tak leży. Czyli popełniają najwięcej błędów, bo najwięcej ich energii życiowej skupionych jest na tym, żeby być zajętymi korekcją, kontrolą, niezadowoleniem i tak dalej. I tak naprawdę życie do przodu nie idzie. Bo dzisiaj rozmawiamy sobie, kochani, o tym, czy perfekcjonizm zabija duszę. No jak myślicie, zabija duszę? Czy to jest... Ja uważam, że dusza płynie wtedy, kiedy jesteśmy w tej drodze środka. Jeśli mamy, na przykład o ofiarach pogadam za tydzień, trochę więcej, jeśli nie jesteśmy w drodze środka, czyli mamy jakikolwiek opór na którąkolwiek jakość psychiczną, na przykład mówimy nie, tylko osoby z ciemnej strony to są te osoby najgorsze, na przykład ofiary tak powiedzą, albo na przykład gardzimy pewnego rodzaju słabością, że możemy nie mieć rozwiązań, że możemy być słabi, że potrzebujemy poprosić, że możemy dzisiaj sobie pozwolić na leniucha i tak dalej, osoby z tego kierunku oprawczego powiedziały, to jeśli idziemy drogą środka, czyli jesteśmy w człowieku, najbardziej w człowieku, wtedy najbardziej płynie dusza. Bo my do wzrostu swojej pięknej autonomii potrzebujemy tych dwóch jakości. Tak jak właśnie za prawem dualności potrzebujemy, żebyśmy byli piękni, to potrzebujemy też mieć zezwolenie na bycie brzydkim. Mój syn mówi, że dom to jest takie miejsce, w którym możesz być brzydki. Co to znaczy? Że możesz być swobodny, nie musisz nic korygować, możesz po prostu być brzydki. Bardzo mi się to powiedzenie podoba. Dom to jest to miejsce, w którym możesz być brzydki. W nawiasie swobodny. Ucieczka, to już powiedziałam, dobra. Wieczne napięcie, to, czyli symbol tej struny. Oczywiście, że tam pod spodem, jakby tylko zerwać tą zawleczkę, to tam lawina pójdzie energii w postaci najróżniejszych emocji. Dlatego osoby z perfekcjonizmem mają tendencję do stanów panicznych, bo ta energia chce wyjść. Możemy mieć nawet tendencję do stanów paranoidalnych, w takim sensie, że nadmiar energii, emocji to zawsze przez organizm jest traktowany jako obcy. Gadzipień mózgu mówi, coś jest tu za dużo, czegoś tu jest za dużo, coś obcego w nas krąży. Tak sobie wyobraźcie, jakby jakieś, powiedzmy, ciało obce krążyło po naszym układzie limfatycznym. To wtedy układ limfatyczny, tam te odpowiednie ciałka będą mówiły, obcy, 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 obcy. Trzeba go wziąć w taki tam aglomerat i powiedzmy we włosach, albo w paznokciach, albo jeszcze w skórze, albo gdzieś tam w innych częściach mniej przydatnych dla organizmu zdeponować po to, żeby tylko na przykład nie utrudniało przepływowi krwi. Więc nadmiar energii, czyli jak perfekcjonista, to jest taki, wiecie, to jest taki ręczny, zaciągnięty, nie aż do końca, bo mi się życie skończyło, ale prawie do końca, więc przepływ energii życiowej, a w tym, kochani, duszy, bo dzisiaj mówimy, czy perfekcjonizm zabija duszę, robi jej mega ciasno pod szyją, taka jest moja odpowiedź. Mam nadzieję, że czujecie klimat. Mega ciasno robi pod szyją. Że jak, czasem się, jak bawimy się balonem, napompujemy bardzo balona, już bym miała tu rekwizyt, to mi pokazała, i robimy takie piszczenie, jak balon piszczy, pomalutku wypuszczamy powietrze. Tak sobie wyobrażam, że jak ktoś ma życiowy perfekcjonizm,
to zamiast pełnym przepływem, takim dość kontrolowanym jak koryto rzeki, ale żeby pełnym przepływem autonomia sobie szła i za autonomią oczywiście dusza, bo to jest takie naraz, to jest to samo, tak jakby wiele warstw, część duchowa i część taka biologiczna sobie płynie, wydarza się. Natomiast jakbyśmy ten balon tak po troszku spuszczali powietrze, to będzie taki pisk. Czyli tak sobie wyobrażam metaforycznie, że tak energia życiowa u osób perfekcyjnych płynie i to musi bardzo boleć, bo jednak struktury cielesne muszą wstrzymywać. Teraz sobie wyobraźcie, że takiego perfekcjonistę bierzemy na terapię przez ciało i przecież ta osoba jest po prostu jak taka napięta struna. I teraz, gdyby ta osoba dała się złamać za pierwszym razem, wyobrażacie sobie, ile by tej energii zeszło w postaci krzyku, złości, gniewu, płaczu, a też i mogłaby wpaść w kanał depresyjny. Więc jak coś takie napięte, trzeba po troszku zmiękczać. Delikatnie, 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 tak jak gluten, nie? Żeby to się ładnie uformowało. Skąd się to wzięło? Napisałam sobie takie pytanie. Koniec, jeszcze z 5 minut, jak zakończę. Skąd się wziął perfekcjonizm? Oczywiście jako próba oddalenia się od nieznośnych uczuć. Na przykład bycia nie dość, bycia niekompetentnym. Bycia niekompetentnym. Wykorzystaj tendencję. Jeśli twoja osobowość obroniła się na skutek wielkiego cierpienia w dzieciństwie właśnie perfekcjonizmem, to na pewno twoja osobowość ma tendencję do bycia precyzyjnym. I tu jest, kochani, ten obszar, gdzie można sobie postanowić, że perfekcyjny to nie, dziękuję, nie będę piszczał swoją energią, tylko potrzebuję czuć pełen przelot, ale w związku z tym, że moja osobowość ma taką cegiełkę, wszystkie osobowości mają wszystko, natomiast tak jakbyście z tych samych puzli ułożyli siebie innego. Czyli tych puzli jest nieskończenie wiele, ale pewna kombinacja, tak jak bawimy się w rachunek prawdopodobieństwa, wynik tej takiej kombinacji powoduje, że jesteśmy różni, chociaż składamy się z tego samego. Coś takiego można powiedzieć też o osobowości. Ale jeśli ktoś będzie miał większą tendencję do przerostu tej cegiełki pod tytułem perfekcjonizm, to na pewno w jego osobowości jest dar precyzji. Dar precyzji. I teraz jeśli widzisz, że masz życiowy perfekcjonizm w czymś tam, w jakimś obszarze życia, na przykład modowy, albo na przykład w ciele, albo w finansach, albo w jakimś pięknym piśmie, znajdź tam swoje, to zauważ, czy życiowy perfekcjonizm nie zabija ci tego daru. Nie zabija ci tego daru. I teraz zauważcie, że gdyby tak zmniejszyć natężenie tego życiowego perfekcjonizmu w tym właśnie obszarze, a zatrzymać się na tym spektrum, czyli taki poziom nasycenia perfekcjonizmu, że nazwalibyśmy to darem precyzji. Czyli daleko jesteś od chaosu, ale nie masz zbyt ciasno pod szyją. I to jest, kochani, piękne jest zatrzymać się na tym etapie, na darze precyzji, bo jeśli coś zrobimy precyzyjnie, to na przykład zobaczcie, jak powstają zegarki, jak się tworzy muzykę, taką na przykład no tam gdzieś na jakiejś tam fortepianie. Tam mimo, że niesie ładnie, to i tak precyzja jest potrzebna. Chociażby, nie wiem, w takich zawodach jak w takich zawodach medycznych, no chociażby ten wspomniany zawód dietetyka. Też pewnego rodzaju precyzja jest potrzebna. Dokładność, rzetelność nawet bym powiedziała, chociaż precyzja to jest piękny dar, gdybyśmy chcieli coś precyzyjnie określić, powiedzmy jakieś urządzenia pomiarowe. W pewnych obszarach przydałaby się precyzja, a w pewnych obszarach wystarczy dokładność. Dokładność, rzetelność. Zauważcie, w zależności, żeby móc cieszyć się danym obszarem, żeby nie był dla nas trudny. I co, kochani, na koniec? Na koniec. Jak zwalczyć perfekcjonizm? Pyta Angelika. Jak zacząć z tym walczyć i umieć się samemu przekierować na drogę środka? O, to jest, kochani, cała terapia w tym zawarta, jak umieć się przekierować na drogę środka, ale tak szybciutko w punkcikach powiem. Numer jeden, zauważyć, w jakim to jest u ciebie obszarze życia. W jakim obszarze życia? Jeśli na przykład twój perfekcjonizm przejawiałby się, powiedzmy, w twoim mieszkaniu, w twoim domu, gdzie chciałabyś mieć po prostu pięknie po swojemu, no to już masz znaleziony obszar. Dlaczego ja tak robię? Co mi to daje? Jak mam poczucie kontroli? Nad czym? A dlaczego na przykład ktoś inny nie potrzebuje mieć tak perfekcyjnie w domu? Czyli najpierw zaczynamy od czego?
Ja na przykład w jedzeniu miałam coś takiego, może nie tam perfekcyjnie, żeby kalorie były wyliczone, ale na pewno, że miała być jakość, jeśli chodzi o produkty, o surowce. Do tej pory mam tak, że jak jest coś takie uprzemysłowione, to mam pewnego rodzaju wstręt. Natomiast tu akurat jest, może nie tak, żebym nie zjadła pizzy z pizzerii, bo byłby już rzeczywiście perfekcjonizm, ale na przykład na to miałam większą jazdę niż na wystrój mieszkania. Więc najpierw ustalamy sobie, co to jest, co mi to daje, jakie mi to daje uczucie, gdy mam perfekcyjnie ten obszar życia załatwiony. Na przykład mam perfekcyjnego partnera, perfekcyjnie widziany przez moją percepcję. I tak dalej, głębiej idźmy w to i byśmy sobie cały czas, kochani, chodzi nam o nasze uczucia. Bo zobaczcie, jak perfekcjonizm jest narzędziem ochrony przed nieznośnymi uczuciami, to mamy dół wibracyjny, smutki, żale, emocje, wstydy i tak dalej. To próba perfekcjonizmu jest taką wyrzutnią emocjonalną. Jestem daleko od tych emocji trudnych. To idąc teraz jak gdyby do tyłu, to zobacz dzisiejszy twój perfekcjonizm, gdzie się przejawia i nurkuj, od jakich emocji ci się uciekało. Ok? Co to jest za poczucie kontroli? Dlaczego anorektyczka na przykład w swoim ciele przejawia kontrolę? Od jakiego uczucia chce tą kontrolą uciec? I tak dalej, i tak dalej. I wtedy jak to znajdziesz, to trzeba oczywiście wejść w te najtrudniejsze uczucia, zobaczyć, że jest to próba zminimalizowania swojego cierpienia. W najróżniejsze sposoby można nad tym pracować, żeby darować sobie mechanizm obronny w postaci perfekcjonizmu. I wtedy ta droga środka, jak pracuje się nad sobą, czyli leczysz uczucia, te, które leżą na dole, które są trudne, no zawsze pochodzą z dziecka, ale też i schodzisz z tego wysokiego piku jako mechanizm obronny i schodzisz pomału do drogi środka. Ja nieraz tak pokazuję na dwóch rękach, że żeby przejść z góry w dół albo z dołu w górę, to nie tak, że klapniemy, tylko po prostu jedno idzie w górę, a drugie idzie w dół. O, i zatrzymuje się na drodze środka. Tak można. Dokładnie jak jest z leczeniem dziecka wewnętrznego i z rozwojem pasji. Jedno jest podnoszeniem się z dołu, a drugie jest się dźwiganiem do góry. Czyli jak to się, zobaczcie, żeby ręce było widać, jak to się robi naraz, powiedzmy, jesteś tylko w dole, wszystko jest w dole. To jeśli będziesz rozwijał pasję, to tak jakbyś szedł do góry i to dziecko siłą tego też idzie do góry, idzie się tutaj droga środka. Najtrudniejsze są te piki, te skrajne bieguny. Mam nadzieję, że z grubsza odpowiedziałam, Angeliko, na twoje pytanie. Kochanie, podsumowanie. Podsumowanko. Mam dla was tam na mojej stronie internetowej powrótdonatury.net w zakładce kursy macie taki wakacyjny kurs Pożegnaj duchy przeszłości. I właśnie wakacje są świetnym czasem na to, żeby sobie gdziekolwiek będziecie plażować czy imprezować, gdziekolwiek tam będziecie, żeby sobie opisać, bo tam 30-40 dni potrzeba na tę przygodę. Niektórzy piszą wcześniej, ale bardzo polecam troszkę niespiesznie to robić. Ten kursik jest tam dość tani. Można sobie przygotować się do tej nowej odsłony, gdzie będę mówiła o jesieni. Też będzie kurs, ale będzie dużo wykładów na temat budowy swojej autonomii. I żeby zaplanować przyszłość świadomie, oczywiście opartą na swoich zasobach i zawsze o byciu sobą, zawsze o byciu autonomicznym, to najpierw potrzebujemy rozliczyć przeszłość. Ja sobie tak założyłam, że cały ten rok będzie wyglądał, będzie poświęcony temu, że pisząc ten pierwszy kurs Antidotum na narcyz toksyczne relacje, już się trochę spieszę, to jest to wyjście z tych życiowych krzaków do zera niejako, czyli wyjście z tego dna, z tej twojej traumy, żeby już rozliczyć się z tym swoim dzieciństwem, wiedząc, co było przyczyną, co było skutkiem i jak to dziecko wyleczyć, żeby zacząć wzrastać, żeby zacząć wzrastać. Więc obydwa kursy i Antidotum na narcyz toksyczne relacje i Pożegnaj swoje duchy przeszłości, to jest to rozliczenie przeszłości. To jest koniec tam. Jak coś stamtąd z tego naszego hop, hop, hola, hola. W tunelu, tam się coś za nami ciągnie, to zawsze rzuca cień na dzisiaj. Zauważcie, kochani, i wtedy nasza uważność do przodu, na dzisiejsze życie, jest zawsze gdzieś rozproszona ze względu na to, że gadzi mówi tak, gadzi pierwszy mózg mówi, a dzieciństwo, a matka, a ojciec, a twoje niemiłości, i tam zawsze coś nas będzie ciągało. Więc żeby znowu tutaj wrócić do tej swojej kierunku życiowego, jak się robi w ustawieniach, to potrzebujemy rozliczyć się wszystko, co było za nami. Więc kochani, bardzo wam polecam te obydwa kursy. Akurat wakacje są takim dobrym czasem i od jesieni będziemy mówić bardziej o tym od dzisiaj rozliczone dzieciństwo do przodu.
Ja mówiłam już kilka razy, że mój kanał jest nie tyle o zaburzeniach osobowości, nie tyle o toksycznych relacjach, bo też o tych życiowych krzakach jak najbardziej trzeba też to przejść, żeby to światełko w tunelu zobaczyć. Interesuje mnie najbardziej rozwój naszej autonomii. Sztuka bycia sobą, kochani, mnie najbardziej interesuje. Sztuka bycia sobą. Nie będziesz sobą, jak tam cię przeszłość ciągle wzywa. Więc macie już ode mnie tak dużo materiałów, można sobie, kochani, śmiało pracować i razem ze mną do nowego roku szkolnego, a będzie to oczywiście od września, żeby przejść dalej z własnym rozwojem. Kochani, bo fajnie jest się z jednej strony wyedukować, a z drugiej strony, co każdemu swojemu klientowi w terapii daje, żeby to testował i to wdrażał w swoje życie, oczywiście prawdziwe, swoje realne życie. Mam wiedzę, mam narzędzia, idę działać i za rok już jestem dalej. W tym sensie dalej, że czuję, jaką mam wartość w środku poprzez rozwój zasobów. Bo, już ostatnie, kochani, zdanie, bo gdybyśmy mieli taki życiowy perfekcjonizm, jeśli chodzi o to, o taki rozwój osobisty źle pojmowany, czyli ciągle coś ze mną do skorygowania, to też byśmy mogli popaść w taki życiowy perfekcjonizm i przed tym, kochani, przestrzegam. Nie o to chodzi, żebyś się ciągle korygował, obciosywał i nie wiem, jaką istotą się stał. Chodzi o to, że jak porzucisz perfekcjonizm, a będziesz zszedł tą drogą środka, to będziesz wtedy najpiękniejszy. Czyli mówiąc paradoksalnie, już mi się język plącze. Najlepszy, najbardziej idealny, bo będziesz sobą. Czyli będziesz dobro-zły, to będziesz najprawdziwszy. Zobaczcie, jacy ludzie są piękni, jeśli są ludzie żywotni, są prawdziwi, a nie perfekcyjni. Zauważcie, ja na przykład jak mam klientów i jak czuję w kliencie człowieka, to już po prostu wszelkie problemy, jakie są przyniesione do terapii, to one są pomniejsze, one są jakieś takie, od razu są mniejsze. I ten klient też to czuje. Gdy tylko otworzymy tą iskrę człowieczeństwa w sobie, a człowiek się zawiera w drodze środka. Więc kochani, a perfekcjonizm to jest droga środka, która jest powiedzmy ze 100% zrobiona do jednego. Dlatego ona jest niewykonalna, bo tak jakbyś w życiu zamiast iść taką szeroką drogą, to idziesz po linie i to jeszcze cieniutkiej linie, więc więcej popełniasz błędów niż masz radości na tej drodze. Kochani, skończyłam. Pięknie Wam dziękuję, że byliście, mimo że jest lato, gorąco tu jak cholera i może trochę edukować się nie chcę. Ja dopiero w sierpniu odpoczywam. Natomiast mam do Was ostatnie taką zagadkę. Mam taką zagadkę na koniec. Bardzo jestem ciekawa. Proszę Was o aktywność i też od odbiorców na Facebooku, na YouTubie, na zajutrz ten film. Czy w narcyzmie jest perfekcjonizm? Aż napiszę to pytanie. Czy w narcyzmie, liczę na to, że to będzie burzliwa dyskusja, czy w narcyzmie jest perfekcjonizm? O. I kochani, tym będę kończyła te wykłady. Dziękuję, że mieliście cierpliwość, jak mi się tam rozlewało na boki w mojej analizie, czy w narcyzmie jest perfekcjonizm. A za tydzień będziemy rozmawiać na temat gier, jakie prowadzi ofiara. Tożsamość ofiary, ok? Kochani, bardzo Wam dziękuję. Agnieszka, Angelika, Jadwiga. Jest nas dzisiaj malutko, natomiast dziękuję tym, którzy są po prostu zawsze, którzy są zawsze, którzy reagują, którzy podają dalej moje filmy, ale dziękuję też tym, którzy są na YouTubach. I gdzieś tam, kochani, macie funkcję podziękuj, możecie wspierać kanał, jeśli tylko chcecie, funkcja podziękuj załatwia ten temat, żeby kanał mógł się rozwijać i bardziej pomagać też tym, którzy nie chcą przychodzić na takie terapie typowe, a sami się edukują, zmieniają swoje życie, biorąc stąd narzędzia. Więc godzina 22, kończymy. Pozdrawiam Was serdecznie i pa, pa.